Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Weronika i dziś zmieniam swoją fryzurę, jako że ostatnio byłam u fryzjera i zmieniłam kolor włosów na różowe. Teraz zachciało mi się kolorowych włosów, a tak naprawdę to kolorowych warkoczyków. Ostatnio moja przyjaciółka pokazała mi, że jest coś takiego, że pani wplątuje wam kolorowe włosy we własne włosy, czyli w swoje i macie takie kolorowe, piękne warkoczyki po pas. Zobaczymy, czy u mnie też to się sprawi i czy wyjdzie. Mam nadzieję, że tak. Jeżeli taki odcinek wam się podoba, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę, a będzie takich więcej. Będzie więcej kombinacji, będzie takich, wiecie, więcej takich vlogowych dni, w którym gdzieś się wybieram. W dzisiejszym odcinku będzie towarzyszyła mi również Marta. Marta ze mną jedzie i będzie mnie wspierała w tym, żebym będę wyglądać jak trochę jak plastuś. Mam nadzieję, że będzie dobrze. No, ale będę mieć tak ulizane włosy do tyłu, wiecie, tak jak w tym challenge'u, gdzie byłam łysa, gdzie mieliśmy 24 godziny na tak z Karolem. No, ale chyba to już nic mi nie jest straszne po tym challenge'u, także zbieramy się, jestem bardzo ciekawa, bo to będzie pierwszy raz, kiedy będę mieć zaplecione takie właśnie dwa Francuzy do tyłu. Może potem będę mieć warkoczyki? Zastanawiam się. Ale będzie na pewno kolorowo, zobaczymy, jak wyjdzie. Zobaczymy też, czy będziemy mogli nagrywać na miejscu. Mam nadzieję, że tak, bo chciałabym wam troszeczkę przybliżyć, jak to się robi, jak te włosy się doczepia. No to co, nie przedłużając, tylko jedziemy! Także czekamy na Martę. Ja już ubrałam buty, zobaczcie, jaką mam w ogóle dzisiaj kolorową stylówę. Mam dzisiaj spódnicę kolorową i taki też neonik chciałabym mieć na włosach, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że fajnie i że będzie ciekawie, bo jednak nie będę mieć jednego kolorku, tylko będę mieć zmieszane kilka kolorków. No i zobaczymy może też reakcje i klipy później na moje warkoczyki. Na pewno będzie fajnie. Jezus, trochę się stresuję, bo jutro mamy ważny event, nasz pierwszy event, który będzie właśnie w Go Jumpie, albo już właśnie był, jakby to już oglądacie. I troszeczkę się stresuję, jak ja będę wyglądać, bo tam będę musiała robić no z 1000 zdjęć z widzami i jednak te zdjęcia potem będą opublikowane, więc kurde, jednak fajnie by było, żebym dobrze wyglądała. No nic, dobra, jedziemy! Jesteśmy już na miejscu, właśnie wchodzimy, idziemy robić warkoczyki, zobaczcie, jest jeszcze ze mną Marta! Kurczę, ja nigdy tutaj jeszcze nie byłam, byłam tutaj raz tylko z moim kolegą na dziarce, bo tutaj jest do tatuażu, ale na warkoczykach jeszcze nie byłam, także zobaczymy, co to będzie, Marta. Jak będę wyglądać, jak myślisz? Ja no myślę, że fajnie. No was osłazimy. Ogólnie, jeżeli chodzi o te warkoczyki, to ja już wcześniej właśnie mojej przyjaciółce mówiłam, że chciałabym mieć tak jak Kylie Jenner kiedyś była na Coachella, miała takie właśnie warkocze dwa. Potem zobaczyłam to u niej i właśnie... Dobra, a pokaż mi? Nawet moja przyjaciółka jest pani na Instagramie. Tu jest mniej więcej tak, tylko wiem, chciała właśnie, żeby te kolory były bardziej intensywne. Że mam ten początek różowy, nie? I no właśnie, tym sposobem właśnie, jak ja to mówię, że to uzyskamy podobny efekt, wiesz, bo to się tak zmiesza. Jeszcze gdzieś niebieski mogę dać po drodze. Dobra. Dobra? Dobra, a dodamy jeszcze takiego, bo to jest fajny, jest ten różowy. No. A dodamy jeszcze jakiegoś takiego pudrowego, różowego, bo ja teraz... A ten też? No, fajnie. No to będzie fajnie w ogóle wyglądało, te takie dwie tęcze je złączę. Dobra? Dobra. Pudrowy róż? Nie wiem, serio? No bo właśnie ja pani pokażę tą moją przyjaciółkę. Nie, właśnie. Ja teraz cały czas się bieram na różowo. A to jest tak? Teraz to jest tak jakby... To tak też trochę dziwnie zabrzmi, ale to jest taki teraz taki mój styl, że się ubieram na różowo, przerwałam włosy i teraz chodzę cały czas taka taka kosmita. Okej, okay. która z moich klientów to jest ta przyjaciółka? Virginia. Już pani pokażę, jak mam zdjęcie. Ja bym nie chciała. No bo ona ma ciemne włosy. Tak, że u niej widać to przejście takie pomiędzy tym brązowym i potem zostaje tam różowy. A ja bym chciała właśnie, żeby to nie było tak widoczne, że zostaje tylko ten jeden kolor, tylko że potem dalej są przeplatane te różne kolory, dobra. Nie? Ten fajny? Mhm. Dobra, to ja, bo widzę sobie jeszcze tutaj, ja sobie to wszystko muszę porozkładać i pewnie mi to zajmie z 10 minut. Dobra, na spokojnie, pewnie. Wybrałam już kolorek, będzie totalnie kolorowo, więc będę wyglądać jak kosmita. Będziesz wyglądać jak kucyk Pony. No, Natusia mnie pokochała, ja się strasznie zachwycona, bo ona uwielbia pani Gimony. Ja teraz pani poszła rozkładać te włosy, żeby, wiecie, żeby mieć po kolei, żeby można potem było te włosy dobierać. Także czekamy i zaraz będziemy działać z warkoczykami. Uuu, ale już to jest pana to. Właśnie, że na takie puste, dlatego że ja próbuję, żebyś działała to samo. Więc próbuję sobie o tutaj pomóc. Super, kolorystycznie jest super podobnie. Ekstra to wygląda. Zastanawiam się tylko nad jednym, czy całkowicie zaczesywać je do tyłu, tak jak właśnie Virginia miała, że tak całkiem do tyłu, czy na przykład zostawić sobie tylko takie dwa z przodu tutaj, tylko takie kosmyki. Nie wiem, czy to będzie dobrze. Nie? Nie. Dobra. Ty jeszcze masz taką ładną buźkę, że po co w sumie przysłaniać tymi kosmykami, no? Bo boję się, że będzie tak... Nie. Tak? Będzie dobrze. Dobra. No to ufam pani. Ekstra. Kozak. Kozak.
jest prawie gotowy, zobaczcie. Trochę śmiesznie wygląda, nie? Ale fajnie, kosmita. Ale to szybko, fajnie, to szybko idzie w ogóle. No nie? Całkiem nieźle. Zobaczcie, co się święci dzisiaj na mojej głowie. Jak to wygląda prześwietnie. Co to będzie. Dobra, zobaczcie, już skończyliśmy warkoczyki. Jeszcze teraz został ostatni etap, czyli utrwalanie. Zobaczcie, tak prezentują się moje warkocze. Mega kolorowo. Mam nadzieję, że moje siostry na duście się podobają, bo wyglądam jak jednorożec. Wszyscy tak przyznali. Mi się mega podoba, wyglądam jak totalny kosmita, szczególnie na tej stylówce. No i co? Teraz jeszcze zostaje nam włożenie tych warkoczyków do gorącej wody, żeby były bardziej wytrzymałe. No i tyle. O, to jest fajne. To jest super. O, to też jest fajne. Kurde, ja też takie chcę. Poczekaj. To jest też fajne, zobacz. O, super. Ej, ja też to takie, ale fajnie. Ale super. Możesz mi też, Marta, zrobić moi? Jeszcze takie. Git. Starczy? Dobra. Super. A nagrasz mi jeszcze tylko wideo? Efekt końcowy warkoczyków. Ale jestem teraz kolorowa. Fajnie, fajnie. Wyszliśmy już ze studia, zrobiliśmy już warkoczyki i prezentują się one tak. Teraz lecimy do domu ekipy, żeby zobaczyć reakcję ekipy. Jestem ciekawa, jak Karol zareaguje, jak zareagują chłopaki, bo Marta już była ze mną i co ja sądzisz, ja Marta? Ja jestem zachwycona, ja sobie myślę, czy sama sobie takich nie zrobię, bo jest naprawdę skozackie, fajnie to wygląda. No, mi się na maksa podoba. Dobra, lecimy do domu. Dobra, jesteśmy już w domu, chłopaki już tam podglądają przez okno. Przed chwilą właśnie montażyści już mnie po prostu troszeczkę wyśmiali, bo powiedzieli, co ty masz na głowie? Zobaczymy reakcję chłopaków, co powiedzą. Trzeba najpierw kulturalnie ściągnąć buty, you know. Przebrać na klapki, you know. Wow! Co myślicie? Ale kozak, on jak... Wow! On jak smoczyca! Ja myślę, że naprawdę smoka. Smokiem jesteś, no ale ekstra, no. Tak, będę kolorowa baba. Ale kozak. No trochę, nice. Wiecie, jak będę wyglądać z tymi wszystkimi dziećmi na zdjęciach? Jak taki, wiesz, bo będzie mi widać tylko tyle, nie? Będzie mi widać całą głowę. To się nachylaj, tak już to jest. No tak, tak muszę, nie? O, bokiem, no. Poza tym, ale to jest zawsze coś innego. Ale kozak. To jest zawsze coś mega. Tak, mega, tak? No, no to mega, super. Wygląda, nie? Ja no. Też to takie robię, normalnie. Mi się tak podobało, takie coś innego i w ogóle, że są tyle kolorów, kobieta tak fajnie wygląda jak kosmita, totalny. Ostro. No i mogę teraz rozbić. Śmiałam się z Martą, że zrobicie 24 godziny, ciągnę Weronikę za warkoczyki challenge. Cześć. Dobra. Nie, no żarty. Dobra, git. Dobra, idę pokazać się Karolowi, nie wiem, czy on jest tak, nie. Dobra, teraz czas na Karola. A, bo ty nagrywasz. Co powiesz, no? Wow. Ulala, ale fajne, no. Wygląda jak kosmita? No fest. Jak baranek wyglądasz trochę. Jak baranek? No. Czemu? No baranki mają takie, ale fajne. Ja się cieszę, bo fajnie, jestem kolorowa. Tylko tu nie widać w ogóle tych kolorków, bo ty siedzisz tutaj, pa. A no tu jest trochę ciemno, nie? No, tu. Ale w ogóle jak ci pasują, no. Ale zarobiliście. Do stylu, nie? Fest, kozak, no. I teraz mam takie różowe jak ty i zielone i kolorowe. Mega ładne, mega. Tak? No, zarobiste. I mogę w tym zostać? A, no, ale to są fajne, to są najfajniejsze, mi się podobają. Ja nie widzę, gdzie? Jaki to kolor? Tutaj, bo są takie grube i tak dużo bardzo widać tego koloru. Tak? No, ale ładne, fest, ale kosmitka. No, fajnie, to. Dobra, idę jeszcze został mikser. Nie wiem, gdzie jest Christopher, ale Olero. Wow, co myślisz? Man. Ale fajnie. Fajnie? No. Wygląda jak kosmita? No trochę. Git. Teraz będę mogła wszystkim bić po twarzy, zobacz. Jak coś się nie spodoba, to będę chyba bić warkoczami. I nie mogą mnie oskarżyć, bo to nie moje ręce, nie? Ale nie wyglądasz źle, w sensie nie masz jakiejś dziwnej głowy, masz właśnie ładną. No nie, nie właśnie masz taką ładną głowę. Tak? No. Ja mam takie wrażenie, że wyglądam jak taki czołg, czai, że jak będę sobie robić zdjęcia z tymi dziećmi, to będzie takie... Nie, to sobie musisz tak robić wtedy, tak. Takie? O tak. Tak, jakoś tak. Jak? Albo wąsa. Wszystko będziesz wąsem robić. Fajnie. I co, mikser, mogę takie zostać? No, możesz. Mogę to tak zrobić? No jak chcesz. To jednak ci się nie podoba, czy co? No nie no, to po prostu powiedziałem, że wiesz, ja się zgadzam w każdej sytuacji ze zdaniem Marty i co nie chciała, to tak zrobić. Jasne, jasne. Dobra, to była reakcja Eki.
ekipy, także mam nadzieję, że ten taki odcinek Wam się podobał. Mi warkoczyki się bardzo podobają, są kolorowe, są po prostu kosmickie. Wyglądam jak kosmita, ale bardzo mi się podoba. Teraz zmieniam swój styl troszeczkę. No i co, jeżeli taki odcinek Wam się podobał, to oczywiście zostawicie łapki w górę i nie zapominajcie o subskrypcji mojego kanału. Przycisk macie tutaj, także klikajcie. I bądźcie na bieżąco i dołączajcie do Teamsówki. A w domu dzisiaj dużo się dzieje, bo jutro jest właśnie nasz event, na którym już pewnie mieliście okazję być. Także zapraszamy Was na wszystkie nasze kolejne eventy. No i co? Buziaki! Do zobaczenia!